Czy Twoim zdaniem wizyta u psychologa to zawsze psychoterapia? Uważam, że w pewien sposób tak. Ludzie zwykle chodzą do psychologa po to, żeby rozwiązać jakieś swoje problemy. Wydaje mi się, że zwykle tak, ale nie zawsze, ponieważ jeśli to jest tylko jednorazowa wizyta, na której po prostu zaczynamy, określamy to, czy chcemy dalej pracować z psychologiem, czy nie, to niekoniecznie jest to od razu psychoterapia, a to, czy nabierze to formy bardziej rozbudowanej psychoterapii, zależy od nas i od naszej woli. Wizyta u psychologa to nie zawsze jest psychoterapia. Można tutaj podzielić to na psychoterapię i poradnictwo psychologiczne. I to są dwie różne rzeczy. Można się zgłosić do psychologa, jeśli ma się jakiś konkretny problem, z którym nie można sobie poradzić, czuje się, że jest się gdzieś na jakimś zakręcie życiowym, nie wiem, zmiana pracy, bądź chęć może tej zmiany, czy jakiś konflikt z kimś. Jeśli na przykład ktoś ma jakieś objawy, jakieś zaburzenia osobowości, trudności, które gdzieś towarzyszą komuś przez bardzo długi czas, no to wtedy jest zalecana, czy często konieczna psychoterapia. I to jest już zupełnie inny kontakt. On jest, to jest już taka, taki kontakt długoterminowy. Wtedy pracuje się już z pacjentem raz w tygodniu, bądź dwa razy w tygodniu przez dłuższy czas. Wtedy buduje się też taka relacja terapeutyczna. Także warto rozdzielić te dwie rzeczy. Dla kogo Twoim zdaniem jest psychoterapia? Myślę, że dla każdego, bo to nie trzeba mieć jakichś szczególnych problemów, żeby móc nad sobą pracować. Możemy dzięki temu jakby wzmocnić, zmienić jakieś nasze zachowania, które na przykład nam nie odpowiadają. I myślę, że to jest dla wszystkich, że nie trzeba mieć jakiejś złej sytuacji w rodzinie. To dla chyba osób, które mają jakieś problemy, jakieś życiowe i jakieś takie, nie wiem, może mają, nie wiem, alkoholizm albo jakieś uzależnienia, albo jakieś przeżycia straszne, traumatyczne, może dla nich jest właśnie psychoterapia. Psychoterapia jest dla ludzi, którzy cierpią przez dłuższy okres, którzy mają różne objawy, na przykład lęki. Jeśli ogólnie jest się w różnych sytuacjach, które są gdzieś do siebie podobne i czujemy właśnie silny jakiś lęk z tym związany, czy ma się jakieś problemy z tym, no to wtedy warto się zgłosić do psychoterapeuty, żeby wspólnie się temu przyjrzeć i ustalić cel terapii. Dlaczego warto skorzystać z psychoterapii? W dzisiejszych czasach, w pędzie za rozwijającym się w ogóle światem, wydaje mi się, że mamy duże zapotrzebowanie rozmowy z osobami mądrzejszymi od nas czasami. Wydaje mi się, że często ludzie mają problemy, czasami takie, z których sami sobie nie zdają sprawy, trochę może podświadome, i po prostu psycholog, ktoś, kto ma doświadczenie, jest wyedukowany w zakresie wiedzy psychologicznej, potrafi wskazać właściwe rozwiązanie, po prostu pomóc nam znaleźć rozwiązanie naszych problemów, przez co też poprawić jakość naszego życia, dlatego myślę, że warto. Warto korzystać z możliwości pomocy, czy to poradnictwo, czy to psychoterapia. Warto się nie bać. Znaczy, warto może bardziej przełamać ten lęk, bo ten lęk, który się pojawia, jest często naturalny, ale warto się zgłosić do kogoś, kiedy czujemy, że sami nie dajemy sobie rady, a nie mamy możliwości, na przykład, żeby ktoś bliski nam mógł pomóc, albo jeśli ta pomoc nic nie daje, no to wtedy warto się zgłosić do kogoś, kto jest na to przygotowany i chętnie takiej pomocy udzieli.